Dobry wieczór. Mam na imię Monika i jest mi bardzo miło powitać wszystkich w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego. Nowy rok, nowy ty. Nowy rok, nowa ja. Chciałabym zapytać, kto z was ma jakieś postanowienia noworoczne? Ręka w górę. Proszę się nie bać, nie będę pytać o konkrety, więc spokojnie ręka w górę może wystrzelić. No, widzę, że mamy tutaj całkiem sporo osób. Okazuje się, że aż 1/3 Polaków robi postanowienia noworoczne. Na liście popularne klasyki. Chcemy schudnąć kilka lub kilkanaście kilogramów. Chcemy rzucić palenie, nauczyć się czegoś nowego, przeczytać więcej książek, jakościowo spędzać czas i odnowić relacje. Relacje z rodziną i przyjaciółmi. Na początku naszego dzisiejszego spotkania chciałabym zaproponować wspólne śpiewanie, które będzie świetnym nawiązaniem i wprowadzeniem do dzisiejszego tematu. Dlaczego? Bo podczas dwóch pieśni spalimy około 15 kalorii, nauczymy się nowych utworów, przeczytamy piękne słowa pieśni wyświetlane tutaj na ekranie i na pewno nie mam wątpliwości żadnej, że ta najbliższa godzina to będzie bardzo jakościowo spędzony czas. Czas, w którym nauczymy się odnawiać relacje nie tylko z bliskimi, ale również, a może przede wszystkim z Panem Bogiem. Naszym dzisiejszym gościem jest pastor Dariusz Lazar. Darek pochodzi z Wisły, a jego pasją jest wspinaczka górska. Darek, czy twoje postanowienie noworoczne jest związane ze zdobyciem jakiegoś nowego szczytu? Akurat w tym roku w ogóle słowo zdobycie szczytu oznacza, że mówimy o jakichś wyższych górach, więc chyba w tym roku nie będę miał możliwości wybrać się w jakieś wyższe góry, chociaż kto wie, może mam nadzieję. A czy zwykle jak robisz jakieś postanowienia noworoczne, to udaje ci się je realizować, czy raczej tak poddajesz się już po kilku pierwszych tygodniach? A jeżeli ktoś poddaje się po kilku pierwszych tygodniach, to znaczy, że nie udało mu się ich realizować? No, może nie do końca. Więc moja odpowiedź będzie taka, że nie do końca. To znaczy, na przykład w zeszłym roku postanowiłem przeczytać jedną książkę w tydzień, ale akurat w połowie roku moje życie się skomplikowało i udało mi się przeczytać chyba 20 książek, więc czy osiągnąłem to, co zamierzyłem? Chyba trochę tak, chociaż no, właśnie trudno odpowiedzieć. Możemy uznać, że tak, więc mam nadzieję, że dzisiaj nauczymy się nie tylko jak planować dobre cele, ale jak również je wytrwale realizować. Zapraszam. No tak, myślę, że dużo lepszym prelegentem i mówcą byłby człowiek, który w odpowiedzi na pytanie, jak mu poszło z tymi noworocznymi postanowieniami, mógłby stwierdzić, przeczytałem 120 książek, a nie 52, bo jestem tak wytrwały, że no cóż to takie postanowienie, zawsze lepiej jest iść dalej. No niestety nie mamy do czynienia dzisiaj z takim prelegentem, natomiast to z kolei chroni nas od jakiegoś takiego fantazjowania odnośnie tego, co można w życiu rzeczywiście osiągnąć. Będziemy mówić rzeczywiście o pewnych postanowieniach, o tym, w jakim miejscu my się znajdujemy i co możemy osiągnąć i czy w ogóle ważne są jakieś postanowienia, ale będziemy dzisiaj chcieli ująć je w kontekście takim mocno praktycznym, więc mam nadzieję, że nie tylko będziemy mogli przez ten czas, który mamy razem, pomyśleć, poteoretyzować, ale może tutaj uda nam się wspólnie podjąć jakieś decyzje. Może będą one troszkę inne w zależności od tego, kim jesteście, ale mam nadzieję, że przynajmniej część z nas będzie mogła mieć jakąś taką wizję, co zrobić w tym roku. No właśnie, jaki ten rok będzie? Kto z Państwa wie, jaki będzie ten rok? Bo ja bym chciał wiedzieć, co będzie dobry rok? Musi być dobry, tak? No musi być, ale czy będzie? Trudno stwierdzić. Może będzie dobry, a może będzie trudny. Może będzie to rok, w którym będziemy w stanie zaoszczędzić dużo pieniędzy, ale może to będzie rok, gdzie dużo pieniędzy wydamy i nic nie zaoszczędzimy. Co jest bardziej prawdopodobne, to już Państwo wiedzą. Może to będzie rok, w którym ktoś z Państwa spodziewa się na przykład urodzić dziecko. A może będzie to rok, kiedy ktoś zamierza znaleźć swoją drugą połówkę? A może będzie to rok, w którym ktoś z nas umrze?
No nie wiadomo, tak? My nie wiemy, jaki jest ten rok. Nie wiemy, jaki on będzie. Gdyby on mógł być taki jak życzenia, które nam prawdopodobnie niedawno składano, to byłby fantastyczny. Bodajże 3 albo 4 stycznia miałem możliwość jechać samochodem gdzieś i stanąłem na przejściu, przed przejściem dla pieszych. Jakaś taka poczciwa, starsza kobieta przechodziła, zatrzymała się na środku drogi, popatrzyła na mnie, na pasach oczywiście, popatrzyła na mnie i choć ja jej nie słyszałem, to najwyraźniej jak potrafiła, mówiła: szczęśliwego nowego roku. I teraz niestety jej życzenia, tak jak życzenia czyjekolwiek, one nie mają mocy sprawczej. One niestety są tylko słowami, które gdzieś tam są wypowiedziane, ale one nie realizują się same z siebie. Mało tego, one nie mają żadnej mocy. Nie chcę przez to powiedzieć, że one nie mają żadnego znaczenia, dlatego że gdy ta kobieta złożyła mi owe życzenia przez szybę samochodu, one były dla mnie ważne, chociaż nie miały tej mocy, bo one pokazywały, że ona życzy mi dobrze. Pomimo, że się nie znamy, tak? Gdy ludzie składają nam życzenia, oni życzą nam dobrze, oni chcą, żeby nasze życie było pomyślne. Tak moglibyśmy powiedzieć. Przynajmniej zazwyczaj tak jest. Ale niestety same życzenia w sobie tej mocy nie mają. Monika na początku podała nam kilka statystyk odnośnie naszych postanowień. Jej statystyki były bardzo dobre, ale nie aż tak dobre jak moje, dlatego że moje statystyki są amerykańskie. Monika miała statystyki polskie, chociaż kwestia dyskusji, które są lepsze. Natomiast według tych statystyk, które ja posiadam, przynajmniej Amerykanie mają postanowienia, przynajmniej połowa Amerykanów, Amerykan, wybaczcie, ma swoje postanowienia noworoczne. I teraz chciałbym, żeby Państwo spróbowali odpowiedzieć na pytanie, jak myślicie, ile osób osiąga to, co sobie postanowiło. Procentowo. 13. 1. 30. No więc w zasadzie 8. 8%. Niecała, no prawie co dziesiąta osoba, moglibyśmy tak powiedzieć, ale idąc też za moją odpowiedzią na pytanie Moniki, które zadała odnośnie tego, czy ja osiągnąłem cel, który sobie postawiłem, dużo osób, a w zasadzie połowa osób, które mają postanowienia noworoczne, uważa, że w jakimś stopniu udało im się je osiągnąć. I to prowadzi nas do miejsca, w którym należałoby się zastanowić, czy dobrze jest, że ludzie mają owe postanowienia. Czy one są noworoczne, czy są staroroczne, czy są ze stycznia, czy z lutego, to może nie ma aż takiego znaczenia. Ale czy w ogóle istotnym jest dla człowieka, żeby mieć swoje postanowienia, mieć swoje wytyczone cele, bo do tego się to sprowadza, prawda? I wydaje się, że jak najbardziej tak. Dlatego, że gdybyśmy tak po prostu spróbowali do tego podejść logicznie, no to chyba dużo większym prawdopodobieństwem cieszy się osoba osiągnięcia sukcesu, cieszy się osoba, która ma te postanowienia, niż ta, która nie robi żadnych. Tak? Jeżeli ktoś postanowi rzeczywiście w roku przeczytać powiedzmy 10 książek i jest druga osoba, która uważa, że postanowienia i tak do niczego nie prowadzą, bo zazwyczaj je zawala, no to jest zdecydowanie większa szansa, że więcej książek przeczyta ta osoba, która ma swoje postanowienia. Dlatego ja Państwa zachęcam, żeby jednak mieć swoje postanowienia, mieć swoje cele, wyznaczać sobie cele. Oczywiście wśród tych celów są takie, które będą ważniejsze i mniej ważne, ale posiadanie celów nas mobilizuje, ono nas zachęca do tego, żeby podejmować się nowych wysiłków, nowych prób, a nawet gdy nam nie wyjdzie, no podnosić się. Jeżeli tylko nie mamy takiej tendencji, żeby szybko się zniechęcać, co no, wszystkich nas męczy, to jednak jeżeli jej nie mamy, to jest duża szansa, że przynajmniej w jakimś stopniu uda nam się osiągnąć nasze cele. A cele są tak ważne też dlatego, ponieważ nasze życie nam bardzo szybko ucieka. Ja wczoraj miałem 18 lat, dzisiaj mam 32. I nie wiem, jak to się stało. A wiem, że na tej sali są osoby, które są prawdopodobnie z 2 razy ode mnie starsze i też wczoraj miały 18 lat. Dlatego, że życie przemija bardzo szybko. Szybciej niż nawet my możemy się spostrzec. I teraz, jeżeli my zdamy się na taką, powiedzielibyśmy na los, tak? A będziemy robić to, co życie przyniesie, to ja nie mówię, że to jest zła postawa, aczkolwiek prawdopodobnie, gdy skończy się kolejny rok i spojrzymy wstecz, to pomyślimy, no szkoda, że nie udało się nam
tego zrobić, albo nie udało osiągnąć czegoś takiego. Szkoda, że nie pojechaliśmy na wycieczkę. Szkoda, że nie zorganizowaliśmy jakiegoś wspólnego rodzinnego wypadu. Tak? Ale gdybyśmy to zaplanowali, byłaby dużo większa szansa, że udałoby nam się to osiągnąć. Życie ucieka, ono ucieka. I my jesteśmy w miejscu, w którym patrzymy wstecz na ubiegły rok, ale przyjdzie czas, kiedy będziemy patrzeć wstecz na całe nasze życie. I refleksja, która powiedziałaby, która doprowadziłaby nas do wniosku, że no, w zasadzie co my zrobiliśmy w tym życiu? I nie będzie, i gdyby nie było odpowiedzi na to pytanie, co zrobiliśmy, co takiego udało nam się osiągnąć w jakiejkolwiek płaszczyźnie, to myślę, że to byłoby bardzo trudne. Dlatego tak ważnym jest, w moim zrozumieniu, żeby wytyczać sobie cele. Jeśli dobrze pamiętam, to chyba Ryszard Rynkowski śpiewał, że życie jest nowelą, tak? Której nigdy nie masz dosyć. I on tam mówi takie ciekawe rzeczy w tej piosence, śpiewa. Mówi, wczoraj biały, biały welon, a dzisiaj białe, białe włosy. I jakiekolwiek możemy mieć myśli odnośnie samej piosenki, to ta myśl jest bardzo ciekawa, jest taka, którą z praktyki życia znamy. Wczoraj to było, kiedy się pobieraliśmy, a dzisiaj to jest, kiedy mamy siwe włosy. Tak mija życie. I wśród tych wszystkich postanowień, które zostały nawet wymienione jako te najważniejsze przez Monikę, jakie to były? Schudniemy, tak? Schudniemy. Inni chcą przytyć, to też jest jakiś cel. Ważnym postanowieniem jest to, że niektóre osoby chcą poprawić relacje ze swoją rodziną czy znajomymi. Ktoś chce spłacić długi. Co tam, Moniko, jeszcze było, pamiętasz? Nauczyć się czegoś nowego i przestać palić, albo pić, albo brać narkotyki, tak? Więc wśród tych różnych decyzji my możemy mieć takie troszkę mniej popularne, bo te, rozumiem, statystycznie są najbardziej znane. Ale wśród tych mniej popularnych może być właśnie decyzja, jak wspomniałem wcześniej, o tym, że jedziemy gdzieś z rodziną na wakacje. Albo o tym, że w tym roku kupimy nowy samochód. I tych decyzji może być mnóstwo i one pociągają za sobą odpowiedzialność, bo do realizacji tych decyzji, tych celów należy się przygotować. Ale wśród wszystkich tych wizji, które możemy mieć, tych wytyczonych kierunków naszego życia, są takie, które roszczą sobie prawo do tego, by nazywać je najważniejszym. Wszystkie, które wymieniliśmy i wiele innych, to są bardzo ważne cele. Ale może jest taka szansa, by któreś jednak określić jako ważniejsze, a może nawet najważniejsze. Jest taka historia w Nowym Testamencie, która sprawozdaje nam sytuację, w której uczony w zakonie, taki znawca pism, przyszedł do Jezusa i zapytał go, powiedz nam, nauczycielu, które z przykazań jest najważniejsze. I Jezus odpowiedział wtedy, że najważniejsze przykazanie to jest to, miłuj Boga z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej, a drugie podobne temu pierwszemu, miłuj bliźniego jak siebie samego. I teraz gdybyśmy spróbowali uchwycić się tych słów Jezusa, który mówi, że są rzeczywiście dwa najważniejsze przykazania, w których tak naprawdę zamykają się pozostałe, to moglibyśmy stwierdzić również, że w takim razie muszą być najważniejsze decyzje i najważniejsze postanowienia, niech nawet będą noworoczne, tak długo, jak długo one zamykają się w obrębie treści tych praw. Czyli jeżeli ja mam różne postanowienia noworoczne, ale wiem, że jest taka zasada, żeby miłować mojego bliźniego, sąsiada, was, a wy mnie, tak jak siebie samego, to jeżeli będę miał jakieś postanowienie, które będzie dotyczyć właśnie mojej zmiany w tym zakresie, to ono z założenia będzie ważniejsze niż plany odnośnie wyjazdu nawet na wycieczkę. Tak? Podkreślam jeszcze raz. Obie decyzje będą dobre, ale jeżeli mamy coś takiego jak najważniejsze przykazania, to skutkuje tym, że mamy najważniejsze decyzje. Czy mamy jakieś postanowienia noworoczne w zakresie tych przykazań? Dzisiaj, ze względu na to, że w ogóle nasze spotkanie podzielone jest na dwie części, zajmiemy się jednym z tych zagadnień. I to będzie zagadnienie, które dotyczy tej miłości bliźniego. I tak, ja wiem, słowo miłość jest słowem, które jest tak często używane, że nawet słysząc je, czasem możemy czuć się zawiedzeni, że znowu ktoś będzie mówił o miłości, ale my dzisiaj nie będziemy mówić o teoretycznej stronie
tego, co kryje się pod słowem miłość, raczej będziemy chcieli dotknąć tego w sposób, mam nadzieję, bardzo praktyczny. I ja mam naprawdę nadzieję, że dla kogoś z nas to, o czym teraz będziemy mówić, będzie miało znaczenie, które coś zmieni, które nie tylko będzie związane z wysłuchaniem jakiejś treści, ale które rzeczywiście doprowadzi nas do jakiejś zmiany. Gdy czytamy Pismo Święte, od początku do końca cały czas spotykamy tam treści, które pokazują nam, że Bogu zależy na tym, aby ludzie między sobą mieli właściwe relacje. Gdyby nie sięgać aż tak głęboko do Starego Testamentu, a sięgnąć tylko do miejsca, gdzie kończy się treść ostatniej księgi Starego Testamentu, tam zapisane jest proroctwo, jest to księga Malachiasza, które mówi o tym, że Bóg pośle proroka Eliasza, który zwróci serca ojców ku synom, a synów ku ich ojcom. Jakkolwiek my nie będziemy zajmować się interpretacją tego proroctwa, to jednak co widać na pierwszy rzut oka to to, że Bogu zależy, aby relacje, w tym przypadku akurat w rodzinach, były na właściwym poziomie. Tak? To nie jest nic odkrywczego, to jest oczywista rzecz, a jednak jest ona zapisana gdzieś tam na samym końcu Starego Testamentu. Gdy sięgamy do historii Nowego Testamentu, jedna z najbardziej znanych historii mówi o synu marnotrawnym. Jest to historia o młodym człowieku, który za życia swojego ojca przychodzi do niego i mówi mu, pozwolę sobie na parafrazę, mówi mu: ojcze, po twojej śmierci należy mi się połowa twojego majątku, ale ja nie chcę tutaj żyć, chcę się wyprowadzić, daj mi już teraz to, co mi się należy, no bo chcę odejść. I ojciec daje mu to, co mu się należy, jeśli w ogóle można powiedzieć, że w tym czasie mu się to należy. I młody człowiek prowadzi rozwiązłe życie, traci wszystko i w pewnym momencie uznaje, że lepiej było jednak u ojca i chce do niego wrócić. I czytamy w historii, co, jak zaznaczyłem, prawdopodobnie wszyscy dobrze znamy, że ojciec wita go z otwartymi ramionami. I jakkolwiek historia ta na pewno odnosi się do tego, jak Bóg podchodzi do grzesznego człowieka, który błądzi na tym świecie, to ona pokazuje nam również ten wzór relacji, które mają mieć miejsce między ludźmi, szczególnie w kontekście tutaj rodziny. Ale tych historii jest mnóstwo. No, gdybyśmy popatrzyli na uczniów, którzy kłócą się, kto z nich będzie pierwszy, kto będzie najważniejszy w tym Bożym Królestwie, a Jezus wchodzi w tę dyskusję i mówi im: słuchajcie, to władcy tego świata myślą i dyskutują, kto będzie pierwszy, ale nie tak powinno być między wami. Między wami powinno być tak, że jeżeli ktoś będzie pierwszy między wami, to powinien być sługą wszystkim. Tak? Więc Jezus pokazuje, że Jemu zależy tak samo na tych właściwych relacjach, nie tylko w kontekście rodziny, ale w kontekście jego uczniów, nie wiem, moglibyśmy ich nazwać współpracownikami. Czyli tym samym moglibyśmy stwierdzić, że Bóg by chciał, abyśmy w nowym roku, w każdym roku i w każdym kolejnym dniu dążyli do tego, żeby nasze relacje w naszych miejscach pracy, żeby one były właściwe, dlatego że one w jakiś sposób też objawiają Boży charakter, objawiają to, kim jest ten, w którego wierzy chrześcijanin. Ale tak jak powiedziałem, tych historii jest bardzo dużo. Jeszcze może jedną przywołam. Jezus, jest to historia z Ewangelii Jana, udaje się do Samarii. Do miejsca, do którego Żydzi nie chcą chodzić. Do ludzi, z którymi Żydzi nie chcą rozmawiać. I Samarytanie nie chcą też być z nimi i nie chcą rozmawiać z Żydami. Konflikt jest bardzo trudny do rozwiązania, jeśli w ogóle jest taka możliwość, żeby go rozwiązać. A Jezus, jakby niezależnie od całego tego konfliktu, idzie tam, rozmawia najpierw z jedną kobietą, później z całym samarytańskim miastem, dlatego że on pokazuje, że jemu zależy na tym, żeby te relacje, nawet tam, gdzie są największe kryzysy, żeby one były właściwe. I teraz my jesteśmy w świecie, żyjemy w świecie troszeczkę innym. Żyjemy w XXI wieku, czas leci, a świat się zmienia. Żyjemy w świecie, który niestety, ale przywykł do wyrządzania krzywdy. Oczywiście nie chcę przez to powiedzieć, że wszyscy ludzie, którzy są dookoła nas, czy wszyscy my, miłujemy się w tym, żeby krzywdzić innych. Nie sądzę, żeby gdzieś tam byli ludzie, którzy na ścianie mają napisane: pamiętaj dzisiaj, jak wstaniesz, żeby komuś wyrządzić krzywdę. Raczej dzieje się to niestety, ale z natury. Dlatego, że my żyjemy w świecie, w którym przywykliśmy do tego, że ludzie są krzywdzeni. Jeżeli sięgnęlibyśmy do dziedziny, której nie znoszę, czyli do polityki,
Nie wdając się nawet w zagadnienia typowo polityczne, to co zobaczymy, to, że media prezentują nam ciągle relacje między politykami, które są, żeby to dobrze powiedzieć, po prostu przykre. Oni się krzywdzą. Oni się nawzajem krzywdzą. Oni wypowiadają o sobie zdania, które są krzywdzące, które często są nieprawdziwe, po to, by osiągnąć jakiś tam oczekiwany rezultat. I teraz my jako ludzie patrzymy na to i my jesteśmy uczeni, czy my tego chcemy, czy nie, że taki jest świat, że ten świat jest światem, w którym ludzie wyrządzają sobie nawzajem krzywdę. A wiecie, kto krzywdzi ludzi? Ten, kto sam jest krzywdzony. To tak działa. My mówimy czasem, i to jest bardzo ciekawa obserwacja, że ludzie, gdy mają możliwość być anonimowymi, to wtedy wylewają z siebie wszystko. Na przykład, gdy komentują coś na internecie, tak? Ojej, jakie rzeczy można tam przeczytać. Ale co to oznacza? To oznacza, że my jako ludzie jesteśmy tak cierpiący i tak sfrustrowani, że gdy możemy być sobą i nikt nas nie ocenia i nikt nas nie widzi, my chcemy dać upust tego, co jest w nas, a w nas jest cierpienie i dlatego my to cierpienie również powodujemy. Ludzie przywykli do cierpienia. Wy przywykliście do cierpienia. Jeżeli można mówić o przywyknięciu, bo tak naprawdę, gdy ktoś realnie cierpi, dotyka go to, że na przykład jego przełożony w pracy go krzywdzi, no to do tego się nie da przyzwyczaić. Można tylko zaakceptować fakt, że tak jest i z tym jakoś żyć. Nie mówię, że tak należy, ale można to jakoś zrobić, ale nie można się przyzwyczaić do cierpienia. I teraz w tym świecie, w którym każdy z nas z doświadczenia wie, jak łatwo jest kogoś skrzywdzić i jak łatwo jest być skrzywdzonym, czy nie byłoby dobrym, żeby chociaż na tę skalę taką, jaką my mamy, tam, gdzie sięgają nasze ręce, tam, gdzie sięgają nasze słowa, tam, gdzie sięgają nasze możliwości, żeby chociaż w tych miejscach dać odrobinę więcej dobra. Żeby tym ludziom, którzy przywykli do tego, że jest ciężko w pracy, że jest ciężko w domu, że jest ciężko gdziekolwiek się znajdują, że gdy włączają telewizor, tam jest niedobrze, gdy patrzą na życie innych, tam jest niedobrze, gdy patrzą na swoje życie, tam jest niedobrze. Gdyby mogli liczyć na to, że rzeczywiście obok nich są ludzie, którzy są gotowi dać im coś dobrego, tak właśnie inaczej, tak właśnie wyjątkowo. Nie to, czego zwykle mogą się spodziewać od ludzi, ale coś pozytywnego. Jak byłoby cudownie. Rzecz w tym, że często chrześcijanie ukrywają się w takim rogu, w którym czują się na tyle bezpiecznie, czują się bezpiecznie i myślą tak, że rolą chrześcijanina jest nie krzywdzić. Tylko widzicie, rzecz w tym, że łatwo jest nie czynić zła. Stosunkowo łatwo jest nie czynić zła. Ale wydaje się, że ten świat nie potrzebuje tylko ludzi, którzy nie czynią zła. On potrzebuje ludzi, którzy będą czynić dobro. Bo dużo łatwiej jest zamknąć się w domu i, wiecie, nie powiedzieć niczego brzydkiego sąsiadowi. Ale dużo trudniej jest do tego sąsiada zapukać, zapytać, jak się ma, upiec ciasto, porozmawiać z nim. To wymaga czasu, to wymaga poświęcenia. Dużo łatwiej jest nie zrobić tego, co złe. Dużo łatwiej jest nie potępić osoby, która cierpi, a dużo trudniej jest jej pomóc i ją zachęcić. W tych wszystkich postanowieniach, które ludzie mają, czy to na Nowy Rok, czy w innym okresie czasu, często są takie, które dotyczą tego, że ja już więcej nie będę czegoś robił. Ja nie będę, jak było mówione, nie będę więcej palił. Albo ja więcej nie będę krzyczał na żonę, albo nie będę więcej robił tego czy tamtego. A może warto byłoby pomyśleć o tym, co ja rzeczywiście chciałbym robić. Nie tylko czego nie będę robił, ale co ja mógłbym zrobić. Na ile mógłbym ten świat uczynić odrobinę lepszym. Bo nie oszukujmy się, my nie jesteśmy w stanie w takim gronie, jak tu jesteśmy, zmienić obrazu świata. Ale może jesteśmy w stanie zmienić czyjś świat. Tej jednej osoby. Tej, która właśnie jest obok. Może z naszego domu, może z naszej rodziny, może z naszego sąsiedztwa. Gdy Jezus mówił, miłuj bliźniego swego jak siebie samego, ja rozumiem, że w tym znajduje się dużo więcej tego, co mamy czynić, niż tego, czego mamy nie czynić. Dużo więcej aktywności niż pasywności. Oto któregoś dnia podjąłem decyzję i nie była to decyzja noworoczna.
Ale zdecydowałem, że postaram się być bardziej uprzejmy dla kasjerek. Wiecie, no kilka razy w tygodniu robię zakupy. Przychodzę, dzień dobry, pip, 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 do widzenia, tak? I pomyślałem, to pito było kasowanie przedmiotów, tak? Tak. Tak. Co prawda nie widzę zbyt wyraźnie waszych twarzy, ale spodziewam się, że ktoś o tym pomyślał. I teraz pomyślałem sobie, co można byłoby zrobić, żeby być trochę bardziej miłym dla nich. No ale no nie wejdę w jakąś rozmowę przy kasie, bo ludzie czekają, tak? I pomyślałem sobie tak. Spróbuję mówić tym paniom po imieniu. To znaczy, gdy przychodzę do sklepu, zazwyczaj panie mają plakietkę. No więc pomyślałem, że przyjdę i będę mówić dzień dobry, pani Aniu. Na przykład. No i słuchajcie, przychodzę do sklepu, no i załóżmy, że jest pani Ania. I mówię, dzień dobry, pani Aniu. Pani Ania patrzy i kasuje. Patrzy i kasuje. I skasowała wszystko i ja mówię, dziękuję bardzo. A ona mówi, a wie pan co, ja w pierwszej chwili pana nie poznałam. Pierwszy raz byłem w tym sklepie. Ale no cóż, różne skutki może przynosić próba bycia miłym. Ale ostatnio, to było z 3 tygodnie temu, mówię, nie wolno się poddawać. Idę do pani kasjerki, mówię, dzień dobry pani, załóżmy, Aleksandro. Pani patrzy i mówi tak. No, to jest wyższa kultura. Wyższa kultura, jakby ona wiedziała, że ja nie wiem, po której stronie ma być łyżka, a po której nóż na stole, tak, to ja nie wiem, czy byśmy mówili o wyższej kulturze. Ale wiecie, co to pokazuje? To pokazuje, że ta kobieta, ona na co dzień w swojej pracy nie spotyka tych podstawowych elementów objawienia jakiejś sympatii, jakiegoś ciepła. Ona jest dla ludzi narzędziem. Ona jest tą, do której można mieć co najwyżej pretensje za to, że albo zbyt wolno kasuje, albo, no nie wiem, coś tam się stało, tak? No, ja przynajmniej takie sytuacje spotykam w sklepach, gdy jestem. Trudno mi zobaczyć coś więcej niż dziękuję, które nie ma w sobie żadnych emocji, tylko jest takim zdaniem, słowem, które trzeba powiedzieć na końcu. A może moglibyśmy dać od siebie troszkę więcej? W tych prostych rzeczach to nic nas nie kosztuje, to jest trudne. Naprawdę, jak ja stoję w tej kolejce i mam coś takiego powiedzieć, to ja walczę ze sobą. Naprawdę. Bo to nie jest dla mnie proste. Może dla was będzie, jak pójdziecie następnym razem do sklepu. Spróbujcie. Ale no właśnie, może możemy dać coś z siebie, żeby ci ludzie, którzy są dookoła nas, mogli mieć chociaż lepszy ten jeden dzień. Ale podejdźmy do tego jeszcze trochę bardziej praktycznie. A może pomyślcie o swojej rodzinie. I w tej waszej rodzinie na pewno gdzieś tam są ludzie, z którymi nie macie takich więzi i relacji, jakie powinniśmy mieć. Albo jakie chcielibyśmy mieć. I to nieważne, czy to z waszej winy, z ich winy, czy z niczyjej winy. Ile by to nas kosztowało, żeby spróbować chociaż spróbować coś naprawić? Może ktoś z wami nie rozmawia, dlatego że uwierzyliście Ewangelii. Może macie z kimś trudne relacje, dlatego że w dzieciństwie wam się nie układało. Może z jakichś innych powodów pokłóciliście się z rodzicami albo z dziećmi i jest wam trudno się dogadać. Może ktoś z waszej rodziny was krzywdził i czujecie do niego tylko nienawiść. A co gdyby w tym nowym roku spróbować przełamać to wszystko, co trzyma nas od tylu lat i coś spróbować naprawić? Co gdyby spróbować zadzwonić i powiedzieć, słuchaj, tak naprawdę się nie znamy. Jesteś moją kuzynką, moim kuzynem. Nie rozmawiałem z tobą 10 lat. A może byłoby dobrze, gdybyśmy się spotkali. Chodź, wyjdziemy gdzieś razem. Albo za jakiś czas będę w tej miejscowości, w której ty, nawet jakbyśmy specjalnie mieli pojechać. Spróbujemy coś naprawić. A może jeżeli z kimś się skłóciliśmy, niech to jest nawet z winy tej osoby, może warto spróbować nie prosić o przebaczenie
tamtą osobę, w sensie źle to zabrzmiało, nie czekać na to, aż ta osoba tak wyciągnie ręce, bo nas skrzywdziła. Może warto niektóre rzeczy zapomnieć i rozwiązać niektóre z problemów, które mogą ciągnąć się latami. A wiem, co mówię. Ja wiem, co mówię. Przez, żeby was nie okłamać, przez może 10, 12 lat miałem w głowie myśl, żeby poprawić moje relacje z jedną z osób w mojej rodzinie. I było mi tak trudno, ale tak trudno, że za każdym razem, gdy ta myśl się pojawiała, okazywało się, że mam tyle rzeczy do zrobienia, że ostatecznie tego nie robiłem. Albo trzeba było pracować, albo uzupełniać dokumenty, a jak miałem wolne i mogłem to zrobić, to sobie wmawiałem, że każdemu należy się odpoczynek. No tak robiłem. I wiecie co? W zeszłym roku zamknęły się drzwi, a już nigdy więcej z tą osobą nie porozmawiam. Nigdy więcej nie będę miał możliwości naprawić tych relacji. Nigdy więcej. Nigdy w ogóle nie będę wiedział, czy może moja rozmowa z tą osobą mogłaby wpłynąć nawet na wiarę jej. Tego nie wiem. Bo jej życie się skończyło. I jedyne, co mam, to żal do samego siebie, że przez tyle lat nie zrobiłem tak prostej rzeczy. Jak bałem się zadzwonić, mogłem napisać SMS-a, ale nawet tego nie zrobiłem. Słuchajcie, nie żałujcie. Nie pozwólcie sobie żałować tak, jak ja żałuję. Jak macie kogoś takiego, zróbcie to. Spróbujcie. Nawet jeżeli oni was zupełnie odrzucą. Nawet jeżeli mieliby powiedzieć niemiłe słowa, bo różnie bywa. A gdybyśmy odważyli się spróbować. Gdybyśmy nie tylko nie wyrządzali krzywdy, ale poszli dalej i zrobili coś dobrego. Jeżeli spróbujemy, to ja wam gwarantuję, że ten rok już będzie lepszy. Bo nawet jeśli nie przyniesie to takich rezultatów, że ja teraz z kimś będę spotykał się często i dzwonił codziennie, żeby rozmawiać, jak tam życie się układa tej drugiej osoby, to ja osiągnąłbym sukces, bo zrobiłem coś, czego nie robiłem przez lata. Ja was zachęcam, żebyście osiągnęli sukces. A może mieszkacie w bloku? Nad wami 4 mieszkania, pod wami 8. No nie, może mieszkacie na parterze. I w ogóle nie znacie ludzi, którzy tam są poza dzień dobry. Nie wyrządzacie im krzywdy. A co gdyby spróbować? Słuchajcie, spróbować. A któregoś dnia podejść, zapukać. Mamy co? Który dzisiaj jest? 18? Tak? 18. Czy 19? Nie wiem nawet. 18. Podejść jutro, zapukać do którejś drzwi i powiedzieć: dzień dobry, wiesz, drogi panie, proszę pana, proszę pani, nieważne. Jest nowy rok, ja podjąłem taką decyzję, że chciałbym w tym roku tak lepiej poznać się z wszystkimi sąsiadami, bo to jest tak dziwnie, że żyjemy tak blisko, a jednak tak naprawdę nic nas nie wiąże. Może dalibyście się zaprosić na jakąś, nie wiem, herbatkę na mieście albo na jakiś spacer. Może można byłoby zrobić coś dobrego, a nie tylko nie robić tego, co złe. Bo tym ludziom, którzy są przyzwyczajeni do spotykania na co dzień tego, co boli, może przydałoby się trochę tej dobroci. Takich prostych rzeczy. No, może ktoś z was umie ciasto upiec i pójść z ciastem. Ja bym was na pewno przyjął. No tak jest, no słuchajcie, przez coś tam, przez żołądek do serca. Ludzie potrzebują bliskości, oni potrzebują takiego ciepłego drugiego człowieka. To naprawdę nie kosztuje. To naprawdę nie kosztuje dużo. Jest to trudne, jest to bardzo trudne, ale to nie kosztuje dużo. No wyobraźcie sobie, jeżeli miałbym konflikt jakiś z Moniką, tak? Ile to kosztuje ją albo mnie, żeby przyjść i powiedzieć: no słuchaj, przepraszam. No zawaliłem taką czy inną sprawę. Jaki to jest koszt? To jest żaden koszt, tylko że może to być trudne, bo moja ta niezwykle cenna duma mogła być urażona i teraz trudno jest mi zrobić to czy tamto. Słuchajcie, spróbujcie. Żebyście tylko nie żałowali. Żebyście, gdy minie kolejny rok, nie spojrzeli wstecz i nie pomyśleli: ojej, mogłem, a nie zrobiłem nic. Ja nie mówię nawet o rzeczach, w których bardzo trzeba codziennie trwać, ale po prostu zapukać. Po prostu napisać wiadomość, po prostu zadzwonić. Dobrze byłoby nie żałować.
Chciałbym opowiedzieć wam o jednym człowieku, którego spotkałem w Kielcach, który zasnął w zeszłym roku. Miał na imię Tadeusz i znam go tylko z pozytywnej strony. Ale wiecie co? Ja w tym jednym przypadku, myślę, że takich jest więcej, ale w tym jednym przypadku myślę, że to była jego jedyna strona. Wiadomo, każdy popełnia błędy. Ja nie uważam, że popełnianie błędów skutkuje tym, że człowiek, nie wiem, przestaje być dobry. Ale pamiętam jeden dzień, kiedy w naszym zborze w Kielcach, w kościele, no zawaliłem coś. No zawaliłem, no co ja wam tam będę mówił, że nie. I to nie była dobra sytuacja. To było, no, spowodowało to jakąś taki niedobry nastrój w pewnym momencie. I ten człowiek, który przez wiele lat opiekował się zborem, który no, był już starszą osobą, podszedł do mnie, położył mi rękę na ramię i mówi: wiesz co, Darek, nie przejmuj się. Nie przejmuj się. Jakoś to będzie. Poradzimy sobie z tym, nie? A co on mógł zrobić? On mógł powiedzieć: słuchaj, tyle lat opiekowałem się tym zborem, a ty, młody, przychodzisz tutaj i zaraz coś psujesz. On mógł różne rzeczy powiedzieć, tak? Mógł powiedzieć: ty się w ogóle nie nadajesz na to, żeby być kaznodzieją. No, na pewno znaleźliby się ludzie, którzy powiedzieliby takie słowa. Ale on nie. I mało tego, on też mógł nic nie zrobić i nic nie powiedzieć. Ale on nie chciał być bierny. Moje doświadczenie pokazuje mi, że choć ludzie biją po głowie, was biją po głowie, mnie biją po głowie i mogą to robić setki ludzi, to jeśli w odpowiednim momencie pojawi się jedna osoba, która powie coś dobrego, która cię zachęci, to ma jeszcze większą moc niż całe to gadanina tych setek. Czasem jedno słowo, czasem jedno zdanie, czasem jedna postawa, ona wystarczy, żeby zmienić całe twoje życie. I teraz zwykle nasze postanowienia noworoczne dotyczą nas. Ja zrobię to, ja zrobię tamto, w sensie uda mi się oszczędzić pieniądze, uda mi się schudnąć. To są dobre postanowienia, tak? Tylko może tym razem moglibyśmy spojrzeć na ludzi dookoła nas i zrobić postanowienie względem naszej postawy co do nich. Może moglibyśmy popatrzeć na przykład Jezusa, który cały czas żył dla nich, dla innych, nie pasywnie, ale cały czas aktywnie, który był znany z tego, że chodził, że robił, że czynił, że dokonywał cudów, że był z ludźmi. On z tego był znany, nie z tego, że nie robił tego, czy nie robił tego w kontekście zła. Przede wszystkim on był aktywny. A co gdybyśmy i my spróbowali, słuchajcie? Spróbowali, nawet dzisiaj. Jeszcze dwie rzeczy. Chciałbym zaznaczyć taki dodatkowy punkt. To jest punkt, który mi pomaga. Być może komuś z was również pomoże. Gdy Monika na początku zapytała, czy robię postanowienia noworoczne, odpowiedziałem tak, ale dlatego, że nie było dokładnie czasu, żebym mógł się wytłumaczyć. I teraz się wytłumaczę. Ja nie wiem, czy robię postanowienia noworoczne. Dlatego, że w moich postanowieniach, choć ja mam plany, tak, planuję, żeby właśnie w nowym roku zrobić to czy tamto, więc zdarza mi się mieć postanowienia noworoczne, ale większość moich postanowień staram się, żeby było na tyle bliskich w czasie, żeby nie przekraczały jednego dnia. Jutrzejszy dzień ma dosyć swoich trosk. Jeszcze będzie czas, żeby myśleć o tym, co jutro będzie się działo. Ja wiem, że ja mam jeden dzień. Jeżeli chcę biegać, to chcę biegać dzisiaj. Jeżeli chcę przeczytać jakąś książkę, to chcę ją czytać dzisiaj. Ja nie wiem, jak będzie jutro. Ja nie wiem, czy mi się uda, ale ja chcę to zrobić dzisiaj. Jutro też będzie dzisiaj. Jutro też będę myślał, że ja chcę to zrobić dzisiaj, bo ja nie wiem, czy ja osiągnę ten cel, że codziennie będę teraz czytał po 50 stron jakiejś książki. Ja tego nie wiem, to jest bardzo dalekosiężny cel, ale ja mam jeden dzień. Ja nawet nie wiem, czy ja do grudnia dożyję. Ja mam jeden dzień. I mi osobiście, wam może nie, ale mi to pomaga. Ja mam cele, które są codzienne. Staram się je osiągać. I dużo łatwiej jest mi osiągać te trudne cele ze względu na to, ponieważ ja nie chcę ich odkładać na jutro, bo ja nie wiem, co będzie jutro. Ja naprawdę nie wiem. Ja nie wiem, czy spotkam tę kasjerkę jutro.
Ja nie wiem, czy jutro będzie żyć ta osoba, z którą chciałem porozmawiać. Ja nie wiem, czy ja będę jutro funkcjonował. Ja tego nie wiem. Ja mam jeden dzień. Więc ja was naprawdę zachęcam do tego, żebyśmy wyszli do ludzi. Żebyśmy opuścili tę sferę takiego, mówi się komfortu, tak? Ale no tak, niech będzie. Sferę komfortu, w której czujemy się bezpiecznie i dobrze tam, gdzie mamy taki dystans do ludzi, bo ani my ich nie krzywdzimy, ani oni nas, bo my jesteśmy anonimowi i oni są anonimowi. A co gdyby spróbować przestać być anonimowym? Co jeżeli moglibyśmy wyciągnąć rękę do tej naszej siostry, do tej naszej matki, do tej pani, do tego pana? Chciałbym na zakończenie przeczytać wam wiersz. Jest to wiersz, który został napisany na uroczystość pogrzebową Tadeusza, o którym wam wspomniałem. Dotyczy on jego osoby, ale ojej, jak byłoby cudownie, gdyby dotyczył nas wszystkich. Posłuchajcie. Nie w zgiełku, hałasie, lecz w zupełnej ciszy. Jeśli dobrze się wsłuchasz, może ich usłyszysz. Idą powoli, lecz naprzód, nigdy nie ustając. Zranieni, zmęczeni, często utykając. Nie cofną się jednak, gdyż cel wyznaczony, a nie są tym celem królewskie korony. To wojsko zwycięskie, to starców legiony, matek zmęczonych i sierot plutony. To chorych zastępy i biednych brygady, ze słabych najsłabsi, to ludzkie odpady. Nikt na nich nie patrzy, nikt też nie szanuje. Kto o nich by myślał, ten czas swój marnuje. Jest tak, gdyż ludzie prawdy nie znają, że żołnierze ci na plecach filar świata trzymają. To oni, gdyś dzieckiem, chronią cię bez przerwy. To oni w kryzysach łagodzą twe nerwy. To oni w trudnościach podają ci rękę. To oni na siebie biorą twą udrękę. Gdy stracisz nadzieję, gdy świat się zawali, gdy piękni i zdolni śmiać się będą w oddali, gdy zostaniesz samotny i zapragniesz miłości, gdy utracisz ostatnie pokłady godności, to oni pomogą. Żołnierze przeklęci. Nie twarze ekranu, aktorzy nadęci, to oni pomogą. Lecz nikt się nie dowie. To oni pomogą. Cisi bohaterowie. Gdy dzisiaj bohater odszedł na spoczynek, niech będzie to dla ciebie najlepszy przyczynek, byś oczy oderwał od siebie samego i zwrócił spojrzenie na człowieka drugiego. Nie w zgiełku, hałasie, lecz w zupełnej ciszy. Wezwanie do wojska przeklętych usłyszysz. Niech wreszcie z odwagą ktoś głośno to powie. To wojsko przeklęte, to bohaterowie. Ja nie wiem. Nie wiem, dlaczego tak jest, a może wiem, dlaczego największymi bohaterami nazywani są ci, którzy w jednej sekundzie, w jednej minucie podjęli jakąś decyzję i przez lata i wieki są pamiętani. Ale są inni bohaterowie, tacy, o których nikt nie będzie pamiętał, tacy, którym nie postawi się posągu, tacy, których imieniem i nazwiskiem nie będzie nazwana żadna ulica, i to są najważniejsi bohaterowie, bo to są ci, którzy w codzienności, w tych swoich obowiązkach dnia, w tych swoich sprawach, kiedy są zajęci, oni tam, w tym miejscu, starają się zmieniać świat, który jest dookoła nich. Starają się być lepsi niż byli. Starają się uczynić świat innych, tych, którzy są dookoła nich, lepszym. Starają się pomóc wtedy, gdy ktoś cierpi. Starają się uratować tych, którzy giną. Starają się zmienić oblicze tego świata, który i tak ma już dosyć cierpienia. To są ci bohaterowie, ci najwięksi bohaterowie. Ta matka, która opiekuje się swoimi dziećmi i chce je dobrze wychować. Ten szewc, który stara się dobrze pracować i wykonywać swoje powierzone mu obowiązki. To są prawdziwi bohaterowie, tak długo, jak długo starają się zmieniać swoją rzeczywistość. Ja nie wiem, jaki będzie przyszły rok, ale obym był lepszy w tym przyszłym roku niż byłem w poprzednim. Obym był bardziej użyteczny dla innych, bo ja mogę mieć setki postanowień względem mojej osoby. Ale jeżeli tylko nauczę się tej kasjerce mówić dzień dobry tak, żeby ona czuła, że mi na niej zależy. Gdybym tylko tych sąsiadów mógł zaprosić do mojego domu po to, żeby oni mogli zrozumieć, że mi na nich zależy. Gdybym tylko odważył się zadzwonić do tej mojej kuzynki, mojej siostry, mojego taty
żeby oni mogli zobaczyć, że mi na nich zależy, to będzie udany rok. Choćby był najstraszniejszy ze wszystkich, bo ja osiągnę coś, czego nie osiągnąłem przez wszystkie poprzednie, no może nie wszystkie, ale przez wiele poprzednich dni. Więc ja was zachęcam i zapraszam do wojska cichych bohaterów, do wojska przeklętych, do tych, których mało kto będzie wspominał i pamiętał. W Piśmie Świętym powiedziane jest, że nasza nagroda jest w niebie, nie tu na ziemi. Niech ci, którzy chcą, czynią coś dla sławy. Niech pokazują swoje dobre uczynki tak, by ludzie ich chwalili. Ale dla dobra tych, którzy są dookoła was, dookoła mnie. Starajmy się więcej czynić. Starajmy się wyjść im naprzeciw. I proszę was, nie czekajcie do jutra. I to nie jest przenośnia, to nie jest jutro w przenośni, to jest to prawdziwe jutro. Jeżeli jest jakakolwiek szansa, że ktoś z was zrobi cokolwiek z rzeczy, które wam powiedziałem, to największa szansa jest na to dzisiaj. Największa szansa jest na to za chwilę, dzisiaj wieczorem. Nie będzie lepszej szansy, jutro będzie dużo gorzej. Wy to znacie i ja to znam. Jeżeli ktoś z was ma w sobie tyle siły i odwagi, żeby podjąć decyzję w tych praktycznych sprawach, żeby pokazać, że miłujemy bliźnich tak, jak powiedział to ten, który jest naszym wzorem, to będzie dobry rok. Chciałbym, żebyśmy się pomodlili. Powstańcie, proszę. Jeśli mogę was prosić, wstańmy. Nasz Zbawco drogi, to jest niezwykłe, że patrząc na ciebie widzimy Boga, który mając wszystko był gotowy tak bardzo się uniżyć, żeby przyjść do nas i rzeczywiście w tej przenośni, ale zapukać, zadzwonić, porozmawiać. Dziękujemy, że to całe wyrzeczenie byłeś gotów ponieść, żeby wyciągnąć do nas rękę, tak żebyśmy mogli doświadczyć czegoś innego niż cierpienia, które spotyka wszystkich na tym świecie. Zbawco, i teraz my jako ludzie, którzy są chrześcijanami, chcielibyśmy być podobni. Chcielibyśmy w tym 2020 roku i w kolejnych, ale może najbardziej dzisiaj, tego wieczoru, być, Panie, takimi jak Ty. Chcielibyśmy mieć siłę, żeby podjąć właściwe decyzje, żeby rzeczywiście zrobić coś, czego nie robiliśmy przez może dość długi okres czasu. Chcielibyśmy wyjść do ludzi z tą właśnie miłością. I często jest to tak trudne, często rany, które mamy, są tak głębokie, że trudno nawet mówić o metodach ich leczenia, ale Boże, może moglibyśmy to, może jest szansa. I wierzymy, że jest szansa, że Ty pomożesz nam pójść dalej. Więc ja chcę mieć i czynię to postanowienie. I mam nadzieję, że nie tylko ja, ale większa ilość nas tutaj zebranych, aby Boże w tym roku dawać z siebie więcej miłości dla ludzi, którzy są dookoła, aby ich świat był lepszy, a tym samym i nasz. Przez Jezusa, Boże, prosimy, żebyś nam pomógł. Amen.